Halo, halo. Cześć wszystkim. Z tej strony Wspomnienia Geja i mówię do Was ja. Ja tutaj już jestem. Mam nadzieję, o, będę machać. Mam nadzieję, że tu się wszystko uda. I teraz poszukam muzyki, bo mi się troszkę przeciągnęło dzisiaj. O, cześć, cześć, cześć wszystkim. Dobrze, i teraz tak. Poszukam muzyki, która mi nie zdejmie później transmisji, w sensie tego zapisu, która mnie zdejmie na YouTubie i na Fejsie. Cześć Mariusz. Moment. Dzisiaj będziemy w zasadzie rozmawiać o wszystkim i o niczym, także możecie pytać. Popy, może tak? Nie mogę tego znaleźć, no. A może tutaj będzie? Zaraz zobaczymy w ogóle, czy to będzie się nadawało do słuchania. Bo może być tak, że po prostu będzie muzyka beznadziejna. No dobra, na razie niech sobie jest. Zobaczmy, co będzie dalej. Ja idę przynieść sobie, jak mija niedziela. Moment, wrócę, w sensie ja tu będę, zostawiam was samych. Mam nadzieję, że nie będzie wam za bardzo smutno. Lecę, o, przesunę was trochę. O. I idę po ciastka i kawę, bo mi się zagrzało wszystko, bo przygotowywałem. O. Zaraz jestem. Nie znikajcie, nie uciekajcie. Już jestem. O, cześć Piotrek. Już wróciłem, jestem. Bo oczywiście musiałem przynieść sobie jedzonko. Przy okazji. Także w sensie przy okazji transmisji będę sobie coś jeść. No, chrupać akurat nie będę, ale zawsze to jest coś. Zgasiłem światło, także mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądać. No i co? No i lecimy. Mogę teraz z wami gadać. Znowu was przesunę, żebyście byli bardziej... w sumie to nie wiem. O, cześć, cześć, cześć. Ale nie rozumiem dlaczego. Wasze powitania będą widoczne tylko i wyłącznie na Instagramie. Także jak ten. Tutaj też ostatnio. Właśnie, ja muszę to sprawdzić. Tak przy okazji, czy na pewno jest to, co było najnowsze. Ja starałem się zorganizować ten live dzisiejszy i przypomniałem wszędzie, gdzie tylko mogłem. Tak, tu jest, tu działa, dobra. To jeszcze zobaczymy podcast. CL, dobra. Zaraz zobaczymy. CL treści. Dobra. CL, dobra, wszystko się zgadza. Upewniłem się, że macie tutaj wszystkie
w szybkich linkach. Wiem, że to jest błędne, błędna nazwa. Natomiast uznałem, że no, to jest coś, co, gdzie skoro na Instagramie można dodać tylko i wyłącznie jeden link, no to wam po prostu podrzucę w takiej formie. Szybkie linki, tak samo jak i codziennik, też jest błędnie napisane, bo nie ma czegoś takiego jak codziennik. Tego się nie powinno pisać w taki sposób, to nie powinno mieć miejsca, ale ja oczywiście napisałem, bo dlaczego by nie? To nie jest coś, co w jakiś sposób zakrzywia czasoprzestrzeń i rzeczywistość. Po prostu to była moja nazwa, którą chciałem, żeby mieć własną. Nie pokażę wam, bo niestety tutaj mi przestrzeń nie pozwala pomiędzy monitorem. Jeszcze nie znalazłem wam miejsca do robienia naszych live'ów. Natomiast otworzę sobie, wyciągnę z lodówki. Bo jakbym przyniósł tutaj, to niestety mogłoby się okazać tak, że no, rozpłynęłyby się pianki. Coś jeszcze chciałem. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie live'a. Wiele osób, bo robiłem dwie ankiety. Pierwsza ankieta to była godzinówka. Podałem kilka godzin i najwięcej były dwie grupy w zasadzie. Była grupa, gdzie ludzie chcieli, no wy chcieliście, bo to wy zgłaszaliście swoje za i przeciw, a raczej za, bo to było głosowanie i zgłaszaliście chęć wzięcia udziału w live'ie właśnie najczęściej w porze od 19 do 20, przy czym też było stosunkowo dużo, bo na 30 parę osób, które wyraziły się w jakiś sposób, bo zgłosiliście swoją chęć, swoje zdanie. Chyba mam... Bo mi muli. O! A to dziwne. Zobaczę ten live z innego... O, cześć. Muszę zobaczyć ten live tutaj. Jakoś, kurczę, jakby tu podejrzeć moment. Muszę się zalogować na swoje konto na drugim telefonie. Zaraz zobaczę. Albo nie zobaczę. No tak, tu nie można podejrzeć. No to jak ja mam tu podejrzeć teraz? No dobra, to poproszę kogoś o... jest okej, dobra. Dobra, super. Super, świetnie. Bo już chciałem prosić kogoś, żeby ktoś mi to podejrzał, zobaczył. Okej, dobra. No ja byłem właśnie zdziwiony, że coś zacina, dlatego że tu mam odrębne łącze. W sensie to jest mobilny co prawda internet, więc... jasne, mogłoby się coś takiego zdarzyć, że coś by nie łączyło, ale tu jest totalnie odrębne łącze, więc nie powinno się nic dziać. Okej, może się tak zdarzyć, że faktycznie twój telefon przyciął, no to są tylko urządzenia, nie? Tym bardziej, kiedy pracujemy całe dnie, całe miesiące, non-stop, często w telefonie, no to ma prawo się zacząć. Ja u siebie się przygotowałem, naładowałem baterię, przygotowałem sobie kawę, właśnie przyniosłem. Jak rozpocząłem live'a, to wam mówiłem, że idę po kawę i coś do, no nie chrupania, ale coś do gryzienia. I przyniosłem sobie pianki. I co, bo w ogóle chciałem mówić o tym live'ie w ogóle, jak to wyszło i tak dalej. No ostatnio jak robiłem live'a, no to wam i mnie się podobało, więc stwierdziłem, dobra, będzie kolejny live. Tylko zastanawiam się, jak to w ogóle wymyślić tak logistycznie, no bo wy też macie różne inne obowiązki i tak dalej. No nie chciałbym gdzieś tam was rozpraszać, czy zabierać, czy w ogóle jakkolwiek wpieprzać się wam w życie, ale też chciałbym, żebyście byli, skoro coś robię dla was, to żeby jednak jakaś grupa was była.
A więc po prostu pytałem o godzinę, jak wam pasuje. No i wyszło tak, że no, dla tych, którzy do 19 będą mogli być, no to tak 18:30 około miał być live. No i spóźniłem się 3 minuty. O, cześć Rafał. No i co? No i stwierdziłem, że no zobaczymy, no. Jeżeli taka pora będzie wam odpowiadać, no to będziemy robić częściej te live'y. Ja chciałbym robić właśnie w niedzielę live'y. Nie chcę, żeby to były za późno live'y, bo jak będą za późno, no to też wy macie pracę, gdzie musicie o 6 na przykład rano być w pracy, więc około 4 nawet wstajecie. I nie chciałbym, żebyście niewyspani szli po prostu do pracy. No a ja też chciałbym mieć inny czas na różne inne obowiązki, nie? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha. Muszę się sobie popić, zwilżyć gardło. O, przy okazji. Zachęcam was do kliknięcia sobie tutaj w szybkich linkach. Zapisania się do newslettera, bo tu jeżeli się coś dzieje ważnego, takiego właśnie jak live, no to też was informuję o tym. O, cześć. Pojawiło się pytanie, no dobrze. Jak się czuję? A, przypnę, tak jak ostatnio. Czuję się świetnie, dzisiaj jest, mamy jakiś taki dobry dzień. Trochę poweru mi się złapało. Nie narzekam. Dzisiaj naprawdę jest fantastycznie. Ostatnio z tego co czytałem na twoich storkach, to ty nie miałeś dobrego czasu, bo jakieś tam większe, mniejsze rozterki i zapierdol w pracy. I ogólnie, no zresztą jak to w życiu, nie? Dobra, zamknę twoje pytanie. Jestem ciekaw, co się wydarzy. Bo jeszcze, no niestety Instagrama, jeżeli chodzi o live'y, nie rozgryzłem. Program do live'owania mam, natomiast on nie ogarnia Instagrama, wiadomo. Instagram jest jak gdyby zamkniętą platformą na streamowanie. No i w programie, owszem, wiem jak zrobić live, żeby był i na Face'ie, i na YouTube. Jednocześnie, natomiast tutaj nie wiem jak to będzie wszystko działać, więc muszę to ogarnąć. I teraz co? Wydarzenie. Nauczysz się? No pewnie, no staram się, po prostu wiesz, wiecie, bo to w zasadzie mówię do was wszystkich, no chcę, żeby to było, wychodziło jak najlepiej, ale też jakby dajcie mi się rozkręcić i w ogóle spróbować przetestować pewne rzeczy, bo nie wiem jak to będzie działać, a druga kwestia, no to Instagram ma pewne ograniczenia, tak, bo pewnych rzeczy nie jestem w stanie wam pokazać, czy też ustawić. Po prostu robię live i to, co pokażę w soczewce, no to tylko tyle widać. Z zewnętrznych aplikacji, nie wiem, kto tutaj zaszalał z tymi serduszkami, ale dzięki. W każdym razie, bo zaraz zgubię temat, no. To podczas robienia live'ów, no niestety nie jestem w stanie jakoś dostosować wyglądu. Nie ma żadnych layoutów, żadnych szablonów, chyba że pewnie w aplikacjach zewnętrznych, z którymi się nie chcę łączyć, bo nie chcę narażać się na jakieś tam nieautoryzowane logowania w przyszłości. Więc po prostu będzie live taki. I tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to walcie śmiało. Postaram się odpowiedzieć. O, kolejne serduszka, bardzo mi miło. Aha, bo ja tutaj chciałem. Spora fala. Czy wy widzicie te serduszka, czy tylko ja to widzę? Nie wiem, kto z was tak szaleje, ale naprawdę to jest fajne. No fajnie to wygląda, te serduszka. Aha, bo ja tu chciałem w tym wydarzeniu jakoś zaznaczyć informację. O, w dyskusji będzie. Widzimy. Aha, czyli wy też to widzicie. Fantastycznie. Te szaleństwo całe.
Dobra, pojawił się. Pytanie. Czy byłem na sankach? No nie, nie byłem na sankach. U mnie w Poznaniu co prawda jest śnieg, bo jest no trochę. Natomiast nie byłem na sankach, bo raz, że nie mam sanek, a dwa, że nie mam tak naprawdę gdzie pozjeżdżać czy pobawić się. Musiałbym albo jechać gdzieś do centrum, albo na drugi koniec miasta, więc wolałem ten czas spędzić na tym, żeby coś dla was napisać, czy coś stworzyć, czy zorganizować, przygotować się do live'a. Mam kolejne pytanie, no proszę. Wam też się spodobały te pytania, super. Co dobrego dzisiaj jadłem? Uwaga, bo spróbuję wam pokazać zdjęcie. Nie wiem, czy to mi się uda. O. I uwaga, bo najwyżej może rozłączyć. Nie wiem naprawdę, jak to zadziała. O, widzicie? Coś takiego jadłem dzisiaj. Dobrego. Jest to ryż z tym, no, powiedzcie mi, no z pomidorami, to są takie mielone, zmiksowane, nie mielone, tylko zmiksowane pomidory, w tym jest bazylia, dodana już fabrycznie, w fabrykach Lidla, u producenta, który produkuje dla Lidla. I co, no i zrobiłem do tego jajko. Z lekko ściętym żółtkiem, tylko niestety mi się obróciło na talerzu podczas kiedy wykładałem. No i w zasadzie to tyle. Z czegoś takiego, co dzisiaj jadłem. Jeszcze teraz, bo oczywiście nie miałem czasu. Dobra, to usunę. Tak, sos pomidorowy, to się chyba pesto nazywa, czy coś takiego. Natomiast co? Bo chciałem coś... Zniknij mi. Albo nie? O, dobra. Bo mi się tu rozwinęła klawiatura i nie widziałem tego, co tutaj widzicie wy. Bo ja chcę w wydarzeniu na fejsie napisać, że już jest live i przypomnieć o tym, że już się dzieje. Takie małe pianki w Lidlu polecam. Naprawdę są fajne. Coś małego, coś słodkiego, takie można powiedzieć na raz. No wiadomo, jest to słodkie, jest to sam cukier z małym mikrowafeleczkiem, który prześwituje i polewą, która jest w większości z cukru, ale jest naprawdę dobre. Muszę przestawić kubek. Instagramie. O, fantastycznie, ale naprawdę podoba mi się te pytania tutaj. Niestety pewnie, że nie pewnie, na pewno, bo to już przetestowaliśmy właśnie z Rafałem, bo Rafał też wysłał mi w moim pierwszym live te pytania. I w tych pytaniach właśnie no tutaj wy widzicie, natomiast później w zapisie nie ma tego. No nie, no nie jestem magistrem bycia gejem. Nie jestem żadnym magistrem, bo ogólnie studiów nie skończyłem. W sensie nawet nie zacząłem, więc nie mam studiów zrobionych, kończonych. Ach, no, ale moment, bo ja się tutaj wojuję z krzesłem. Coś mnie kręgosłup boli. O głos postarałem się i zadbałem, żeby mi nie wysiadł na dzisiaj. Dlatego też ograniczyłem rozmawianie do was, czy tam z wami. Nie, no do was, bo na Instagramie, na storkach mówiłem do was, a w rozmowach rozmawiałem z wami. I ograniczyłem, żeby mieć głos i kurczę, wszystko fajnie, pięknie, głos mam. Natomiast dzisiaj od siedzenia kręgosłup mnie trochę boli. Nie wiem, może jakąś poduszkę podłożę sobie zaraz albo wyprostuję się, coś wymyślę. Ale będę, bo chcę dzisiaj tu być. Po prostu mam taki power. Napisałem fajne teksty, kilka fajnych tekstów i po prostu aż mnie nosi dzisiaj.
Także wracając do pytania Rafała, czyli zielone jabłko, nie jabłko, tylko jabłko, no to jestem technikiem informatykiem. Po prostu. Nic więcej, nic mniej. Jestem tylko informatykiem. Dokończę tutaj post. Dobra, to pytanie zamknę. Możecie ten... Nie położę się, absolutnie. Ja dzisiaj wystarczająco dużo leżałem z laptopem i pracowałem. I być może dlatego... Bo ja mam po prostu niewygodne łóżko. I no życie. Nieważne, czy leżę, czy siedzę, to i na jednym, i na drugim miejscu mam niewygodne meble, więc na razie się przemęczę, coś porobię, coś pokombinuję, coś pogimnastykuję się i będzie dobrze. Okej. Okay. Jeśli macie ochotę, to zapraszam na live, który aktualnie trwa na moim Instagramie. Wspomnienia geja, dobra. Instagram. Ja oczywiście tak się tutaj zastanawiam i sprawdzam, testuję to co piszę, dlatego że mam wielokrotnie, szczególnie na początku, możecie zauważyć, że moje wpisy są podpisywane stroną wspomniania geja, a nie wspomnienia geja. Jest to zwykły po prostu błąd. Okej, dobra, wszystko jest okej. Jest to po prostu zwykły błąd, literówka, no ale niestety nie wygląda to najlepiej i jak będę poprawiać, bo będę poprawiać moje posty, tutaj macie... O, moment, podniosę was. A nawet przekręcę, bo muszę was przekręcić. O, tutaj macie. Jest coś takiego jak zakładka chronologicznie u mnie na blogu. Nieważne, czy w menu komputerowym, czy na urządzeniu mobilnym. Na urządzeniu mobilnym będzie to wyglądało tak. O. Tak będę was dzisiaj trochę przenosić. Trochę tu, trochę tam. Odświeżę, żeby na pewno się załadowało na mobilny widok. I teraz tak, o. Widzicie? Tutaj jak sobie rozwiniecie menu, to macie coś takiego jak chronologicznie i tutaj będą się pojawiać, ja zresztą nawet napisałem wam info, że teraz proszę reklamą mi nie przeszkadzaj. O, dziękuję za kolejne serduszka. No i tutaj wam zostawiłem informację, że te wszystkie posty, które będę poprawiać, bo już poprawiłem część, no tu, tu jest dłuższa forma wypowiedzi. Natomiast tutaj macie info, że posty, które będę poprawiać już po raz nie wiem który, bo niektóre posty już poprawiłem tak naprawdę, natomiast nie podobają mi się te poprawienia, więc będę poprawiać ponownie. Jak już wrzucę, w sensie będą zaktualizowane. Jeju, jakiś strzał serduszek. No bo mi tu przeszkadzało. Chciałem wam pokazać, a reklama mi się pojawiła. No i kurczę. To znaczy ja też bardzo często wchodzę na widok w ogóle mojej strony, bo Google oszukuje mnie. Oszukuje mnie w taki sposób, że mam informację, że... Bo ja mam ogólnie wyłączone reklamy displayowe. Mówiłem to wielokrotnie. Niektórzy już są znudzeni tym moim mówieniem, ale ja mówiłem i będę powtarzać. No, cześć Kamilu. Udało ci się. Dotarłeś. Jednak. Jest sukces. Normalnie. Jej. Nawet ci pomacham. O, widzisz? Czy można zwracać się do ciebie... tak, jak najbardziej. Możecie się do mnie zwracać po imieniu. Nie wymagam od was, od ciebie, od was, od nikogo, żeby zwracał się do mnie ani per pan. Bo jesteśmy...
A, wybaczam. Wybaczam, jak najbardziej Kamilu, wybaczam. Wracając do twojego, Adrianie, pytania. No tak, w sumie to było pytanie. Nawet ładnie napisałeś pytajnik, z czego się bardzo cieszę. W każdym razie, do czego zmierzam? No jesteśmy w internecie. W internecie ogólnie jest coś takiego jak netykieta. Jeżeli ktoś nie wie, bo bardzo wielu ludzi nie wie o tym, jest coś takiego jak netykieta i w netykiecie jest jasno, są jasno sprecyzowane zasady komunikacji z ludźmi. Ogólnie mówimy do siebie per ty, żeby uniknąć jakichś takich właśnie niezręczności czy przykrych sytuacji, że ktoś do ciebie powie, nie wiem, tym bardziej właśnie w przypadku osób o różnej orientacji. Załóżmy, że będzie to osoba transpłciowa. No i powiedzmy, że ten cały proces nie skończył się, tak, bo ta osoba jeszcze jak gdyby jest w trakcie przemiany. No i co? No i ja widzę chłopaka i w momencie, kiedy widzę chłopaka, no to chciałbym się zwrócić, wiadomo, automatycznie do chłopaka jako do niego. I kiedy pisząc wiadomość do takiego chłopaka, bo widzę chłopaka, mógłbym urazić tego kogoś, tą osobę, bo ta osoba jeszcze jest chłopakiem, ale tak naprawdę będzie dziewczyną albo jest dziewczyną i dopiero kieruje swoją tożsamość zgodnie z tym, jak się czuje, czyli właśnie dokonuje zmiany w chłopaka, faceta, mężczyznę. I żeby właśnie nie urazić nikogo, czy też nie traktować nikogo ponad, no to zwykło się po prostu mówić per ty. Ja do was mówię do was, ponieważ jest was dużo, jest bardzo wiele was wszystkich, z czego się bardzo cieszę, bo tak jak piszę i udostępniam wam statystyki, z każdego plus jeden, nieważne czy to jest wyświetlenie, czy to jest minuta oglądania, czy to jest jakieś wejście na mojego bloga, czy złotówka, z każdego plus jeden, cokolwiek by się tam nie zadziało, czy komentarz, z każdego plus jeden jestem naprawdę z was dumny i bardzo się cieszę za każdą akcję, bo to jest te wszystkie statystyki, te cyferki, to jesteście wy. Po prostu to jesteście wy. Ja robię tylko swoje, czyli coś piszę, coś udostępniam i tyle. Popka. Teraz przeczytałem właśnie ewentualnie mistrzu. Nie no, bez przesady. To znaczy ja wiem, Rafał, że ty sobie tak żartujesz i już zdążyłem się poznać na twoim humorze, tak troszeczkę, także cieszę się, że żartujesz sobie, że właśnie i ty, i ogólnie ludziska nie traktujecie mnie jak jakąś, nie wiem, wyrocznie, czy cokolwiek takiego. Nawet zakładając, że kiedyś w przyszłości będę mieć was milion, czy ileś tysięcy, dziesiąt, set, czy miliony, niezależnie od ile was się zbierze wokół mnie, wokół tego, co robię. Nie chcę, żebyście byli wpatrzeni jak takie małpy w te wszystkie patoinflu, którzy bezwzględnie niszczą bardzo często, niestety, bardzo często niszczą innych ludzi, swoich właśnie followersów, swoich obserwatorów. Ja tego nie chcę. Dlatego bardzo chętnie przyjmuję wasze zdanie, wasze niezgadzanie się z czymś, co publikuję, co robię, bo dla mnie jest to informacja, że zapoznaliście się z materiałem jakimś tam i że macie własne zdanie. Na tym mi zależy, żeby mieć wśród swoich właśnie fanów, bo tu są subskrybenci, tam są followersi i tak dalej, i tak dalej. I zależy mi na tym, żeby wśród swoich fanów mieć ludzi, którzy myślą i mają własne zdanie właśnie. Moment, muszę tutaj was przewinąć. Dziękuję Dawidzie za info o etykiecie. No, zdarza się, wiem o tym z doświadczenia, że bardzo wielu ludzi nie wie o czymś takim, że istnieje jak etykieta. Tobie ostatnio, jak rozmawialiśmy, zwróciłem uwagę, żebyś nie krzyczał, ponieważ pisałeś caps lockiem. To jest też bardzo ważna kwestia.
Wielu ludzi zwraca uwagę, wielu ludzi nie zwraca uwagę na ten aspekt, natomiast jest to ważne, żeby w internecie nie pisać wielkimi literami, ponieważ jest to uznawane za krzyk. Widzisz mi. Nie, Kamilu, ja niestety nie jestem tak dobry. Nie jestem wróżką, gejuszką, więc nie przewidzę ci przyszłości. Jakaś miłość. Ale w sensie jak jakaś miłość? Do czegoś, do kogoś? Możesz sprecyzować swoje zapytanie, Kamilu? Cześć, Tomaszu. Pomachałem ci ładnie. No, podobno był jakiś. Ja akurat nie jestem ani szczególnie ubibliniony. Nie jestem jakoś... wróżyłem. Dobra, skończę temat tego mojego braku biblijności. Nie jestem jakoś szczególnie ubibliniony. Gdzieś tam jakieś przypowiednie i tak dalej przerabiałem na polskim, bo wiadomo, to było w programie. Natomiast zawsze uważałem, że to było bardzo odrealnione i takie wyrwane z kontekstu. Rozumiem, że tak samo jak i mity były po prostu czymś, co było ważne, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, zjawiska. Natomiast nigdy nie brałem ich na poważnie i przypowiednia, czy też jakieś tam informacje odnośnie króla Dawida, no to tak biorę pod uwagę z przymrużeniem oka po prostu. Jakoś, no, ogólnie cała Biblia i to, co jest tam w większości, może nie, bo nie znam większości, natomiast tyle, ile się zapoznałem, szczególnie z treścią, którą przerabialiśmy, czyli Biblią Pallotinum, tysiąclecia, czy na odwrót. Nie chcę was skłamać ani wymyślać. Nie mam teraz pod ręką tej wersji, więc wam nie powiem. Natomiast co? No tam przerabialiśmy różne treści. Pracowaliśmy z tekstami biblijnymi. No i to, co przeczytałem, to te treści, z którymi się zapoznałem, no jakoś tak, no nie wiem, no mi to nie weszło, po prostu to nie jest mój temat. Wracając, bo tutaj było jeszcze fajne pytanie. Aha, nie pytanie, tylko, że nie wróżką, tylko wróżem. Ja jestem, że wiem, że pewnie jestem w mniejszości, szczególnie kobiety, dziewczyny mogą protestować, czy też mieć mi to za złe, natomiast ja nie jestem jakoś szczególnie za tym, żeby bawić się w końcówki. Rozumiem, że jest to ważne. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, natomiast szczególnie bawić się w końcówki tylko dlatego, żeby kogoś nie urazić, no to sorry. Wolę, uważam, że tym bardziej w internecie powinniśmy mówić per on jako facet, ponieważ każdy, niezależnie od płci, jest użytkownikiem. Tak samo jak kierowca. Kierowca za kółkiem nie jest kierowczynią, czy nie wiem. Kierowca to jest kierowca. To jest po prostu kierowca. To jest osoba, która prowadzi pojazd. Tyle. Można jeszcze dodać mechaniczny. Natomiast no, uważam, że fajnie, że... Powrót do Spotify Premium? Nie. To świetny pomysł. Absolutnie. W nieograniczonym pomijaniu. W słuchaniu bez reklamy. Macie reklamę po prostu... Spotify ma reklamę za free. Wracając do tych końcówek męsko-żeńskich i pilnowania ich. Rozumiem, że jest to ważne, żeby podkreślić właśnie płeć, ale uważam, że bardzo często czepianie się i sztywno stosowanie czy też myślenie nad końcówkami utrudnia komunikację zamiast ją ułatwić tak naprawdę. Więc nie, ja jestem absolutnie przeciw jakiemuś sztywnemu utrzymaniu się tych końcówek. Oczywiście jak się coś uda, gdzieś tam coś, no to fajnie, ja też się czasami staram gdzieś te końcówki pamiętać o tym, że jednak nie prezes, tylko prezeska, natomiast
No nie, no sztywnie się tego nie trzymam, nie będę się trząść, że jakąś kobietę nazwałem męskim stanowiskiem, bo tak. No, to akurat ogranicza moją swobodę wypowiedzi odnośnie tego, że muszę więcej myśleć nad końcówkami niż nad tym, co chcę powiedzieć, czy też napisać. No to tak trochę to jest nie po kolei. No mnie wróżby. Lubisz dęsić. Tak. Tak, lubię dęsić, lubię tańczyć. Czasami tam, jak mam jakąś głupawkę, to bujam boczkami w prawo i lewo. Ale to muszę mieć dobry humor, muszę mieć dobry dzień i albo jakąś przerwę, jak sobie robię, to tak jakoś to wychodzi samo. Szatą za lożką tam. Nie dałem owsiakowi, ponieważ sam nie mam. Zawsze przez wiele, wiele lat dawałem bardzo dużo, zarówno prywatnie, jak i firma, bo jak prowadziłem firmę, to również wysyłałem z konta firmowego pieniądze, sporo. Łącznie przez wiele lat zostawiłem dla organizacji owsiaka, który pomaga, realnie pomaga, zostawiłem kilka tysięcy. Jeśli miałbym nadal kasę, to bardzo chętnie bym dołożył. Niestety nie mam. I niestety się trochę spóźniłem, bo w sensie spóźniłem się z pomyśleniem, bo mogłem, kurczę, wystawić moją butelkę na aukcję. Natomiast zapisy są jakoś w styczniu, lutym, żeby im to przesłać, zgłosić i tak dalej, więc no spóźniłem się. Natomiast w przyszłym roku postaram się wystawić moją butelkę na licytację. Ja naturalnie wystawię ją, prześlę i tak dalej, wszystko za free. Niech oni się tym zajmą, niech zlicytują tą moją szklankę. No i niech komuś służy. A przy okazji, po prostu będzie to pomoc. Rafał, to po prostu najzwyklej w świecie. Przekaż tą złotówkę ode mnie i od ciebie bezpośrednio owsiakowi. Ja na temat zbiórki owsiaka i całego WOŚP-u pokłóciłem się kilka lat temu z moją matką, ponieważ chociaż moja matka nie jest wierzącą osobą, jakoś szczególnie, no to chociażby jest poparcie w tym, że nie jestem ochrzczony. Myślę, że to jest wystarczający dowód na poparcie tego, że no, moja matka nie jest szczególnie wierząca. I co? Rozmawialiśmy sobie kilka lat temu na temat właśnie wiary i tych zbiórek i wykazała się takim bardzo, no nie wiem, jakby to powiedzieć, bo nie chcę ani urazić mojej matki, która tak naprawdę nie wie o tym, że prowadzę ten projekt jako wspomnienia geja. Ona nie wie o istnieniu takiego czegoś. Właśnie między innymi po to, żebym mógł się swobodnie wypowiadać. Nie mówię ludziom o tym, że ja to prowadzę, bo ja chcę tu prowadzić rzeczy, które chcę luźno mówić i szczerze, tak jak myślę. Niestety w innych projektach rzadko kiedy mogę sobie na to pozwolić, bo albo klienci patrzą i wiele razy straciłem współpracę ze względu na to, że coś powiedziałem, co się klientowi nie spodobało, co uważam, że jest bez sensu, bo to, że mam poglądy takie czy inne, to nie powinno mieć w ogóle znaczenia do tego, czy będzie podjęta współpraca, czy nie, bo powinny być brane moje umiejętności, tak samo w przypadku orientacji. Też nie rozumiem tego, dlaczego ludzie kierują się orientacją współpracownika, czy partnera biznesowego, a nie jego umiejętnościami, czy osiągnięciami. No ale niestety ludzie już tacy są. Biorą pod uwagę czynniki, które są totalnie bez znaczenia, ale to jest ich wybór. Wracając do tematu zbiórki owsiaka, którą organizuję od wielu, wielu lat. Teraz chyba jest 29. orkiestra w WOŚP-u. I oczywiście wierzeń kościoła i tak dalej. Moja matka stwierdziła, że woli zapłacić na tacę temu księdzu, niż owsiakowi, który bierze dla siebie, bo
bo on bierze ileś tam dla siebie. Ja mówię, tak mamo, on bierze dla siebie, bo przez cały rok dogaduje kontrakty, dogaduje sponsorów, szuka tych sponsorów. Trzeba utrzymać biuro księgowe, biuro w sensie działu księgowości. To nie jest jedna osoba, bo jedna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć fizycznie, bo za dużo rzeczy tam mają do księgowania na pewno. Jestem przekonany o tym, że to jest za dużo. Więc księgowość, dział prawny, marketing, to wszystko trzeba utrzymać. To nie jest jedna osoba. Ja wiem o tym, większość ludzi o tym wie. I Jurek robi naprawdę świetną robotę. I co z tego, że on sobie weźmie z iluś milionów czy miliardów trzy bańki? On przez cały rok zapieprza. Ciężko, nie ciężko, no ale stara się mimo wszystko, jakkolwiek by nie określać. Taka umysłowa praca jest bardzo męcząca. Wiemy o tym doskonale, więc nie rozumiem, dlaczego miałby sobie nie wziąć. On przynajmniej w przeciwieństwie do właśnie kościoła, który jest prowadzony przez wielu księży, biskupów itd., itd. Nie jestem jakoś biegle, jeżeli chodzi, nie jestem biegle poinformowany odnośnie hierarchii i sposobu prowadzenia kościoła, natomiast kościół się nie rozlicza z nami. W sensie z nami jako podatnikami, bo z naszych podatków wiele pieniędzy również idzie na utrzymanie kościołów, jako zabytki, jeżeli są, i różne inne rzeczy. Jest tam wiele tych składowych kwot, które idą na kościół, ogólnie na kościół. Jakoś kościół się nie rozlicza z nami, z podatnikami, nie rozlicza się też z wiernymi, którzy dają na tacę tym księżom. I co? I to jest okej? Ja uważam, że Jurek Owsiak, który mówi, że w tym roku uzbieraliśmy tyle i tyle milionów, miliardów, kupiliśmy to, 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 wziąłem sobie taką i taką kwotę, jest jak najbardziej okej. Okej. Rozumiem, że kogoś może boleć dupa przez to, że to jest spora kwota i on tyle wziął. Ale on przez cały rok pracuje i on robi realnie dobrą robotę. Nie chcę też mówić ani i nie twierdzę, że ogólnie cały kościół jest zły, bo są też przecież księża, znam osobiście z dwóch, którzy chodzą, pomagają, udzielają się i są ludźmi. Ale to jest nadal kropla w morzu. Ogólnie kościół robi straszne rzeczy. Od właśnie wykorzystywania dzieci poprzez brania pieniędzy i nierozliczania się z wiernymi i tak dalej, i tak dalej. Wracając do konkluzji w zasadzie już tego tematu kościoła i Jurka, jego wośpu i zbiórek, uważam, że zdecydowanie lepiej jest wrzucić właśnie Jurkowi, pomimo tego, że on sobie coś weźmie, niż panu księdzu na tacę, ponieważ Jurek się rozliczy, Jurek kupi sprzęt, gdzie ludzie mogą z tego korzystać, niezależnie od orientacji, od klasy społecznej, od majętności, ten sprzęt po prostu pomaga i pomaga wszystkim. I o to właśnie się pokłóciłem z moją matką kilka lat temu. O, cześć, cześć. Pomacham ci ładnie. Nie potrafię przeczytać twojego niku. O, cześć. Rafał, możesz wysłać 2, możesz 3 złote wysłać. Wyślij tyle, ile możesz. Niezależnie od tego, jaka będzie to kwota, to i tak zawsze będzie pomoc. Kamil się pyta, czy jakieś nowe przygody na apkach. Wiesz co, przygody, no cały czas są przygody, tylko nie chce mi się publikować tego nawet. W sensie nie chce mi się tego robić screena, nie chce mi się publikować, bo większość sytuacji albo się powtarza, albo jest tak szynujących, że żarączki mi opadają. Jest to po prostu skrajnie głupie, a też wiem o tym, bo widzę po statystykach i po tym, jak z wami rozmawiam, z wami ludkami mam na myśli, to też obserwują mnie osoby, które nie są jakby, no nie obserwują mnie tylko i wyłącznie geje. O, może tak.
Są to również dziewczyny lesbijki, są to osoby totalnie niezwiązane z, nie wiem jakby to powiedzieć, no nie z osobami, nie jest to kultura, no nie jest to też temat. W każdym razie to nie, o społeczność bardzo ładnie brzmi. Myślę, że to jest odpowiedni wyraz na ten moment do użycia. Są też osoby na moim koncie, które obserwują mnie, mój projekt, to co robię, które nie są w żaden sposób związane ze społecznością LGBTQIA+. Więc nie chcę też udostępniać skrajnej, totalnej głupoty i debilizmów, ponieważ mój projekt zakłada jak gdyby odczarowanie właśnie tego wizerunku geja, który tylko daje dupę i wszędzie, gdzie się da i gdzie jest to możliwe i lata z kolorowymi flagami, krzycząc i jakieś różne dziwne hasła, tak naprawdę niby walcząc o tolerancję, równość i miłość, a tak naprawdę krzycząc teksty nawołujące do nienawiści i będące wręcz takim gorącym jadem, bo tak niestety to wygląda najczęściej i to takie zachowania są najbardziej widoczne. Ja dlatego nie chcę, staram się tego nie robić, nie chcę, żeby ludzie myśleli, że geje, czy ogólnie społeczność LGBT jest taka, że są totalnymi debilami, którzy tylko szukają szybkiego numerku. No i dlatego też między innymi Kamilu nie publikuje takich treści często. Pomimo tego, że codziennie mam możliwość udostępnienia wam kilku takich perełeczek po prostu. Dobra, mamy kolejne pytanie. O, możecie tak zadawać pytania. Jestem ciekaw, jak to będzie, w sensie, no, to, ale się zagalopowałem. Już wiemy, że to później nie będzie widoczne, ale my będziemy widzieć i wy też będziecie widzieć pytania, na które odpowiadam, więc możecie, zachęcam was do tego, żeby zadawać, tak jak Rafał tutaj, w ten sposób te pytania. No i co? No i będę odpowiadać. Postaram się z czatu, który mi się bardzo szybko tutaj przewija. Niby jest was mało, ale jak dołączacie i wam macham i próbuję w ogóle coś zrobić, to od razu się to tak szybko przewija, że gdzieś mi to znika. Wracając do pytania. Jeżeli chodzi o dużą ilość pracowników wschodnich w Polsce, no... Cokolwiek by nie mówić o tak zwanej Ukrainie, uważam, że są potrzebni. I skoro Polacy nie chcą pracować, oczywiście nie mówię, że wschodni pracownicy czy jacykolwiek, bo też wiem, że są murzyni zatrudnieni, nie wiem w zasadzie z jakich krajów dokładnie pochodzą i na jakich zasadach są tutaj. Nie zagłębiałem się, więc tutaj nie będę tworzyć własnej ideologii tego całego przedsięwzięcia. W każdym razie wiem, że nie tylko tak zwana Ukraina, będąca głównym mechanizmem pracowniczym u nas w Polsce, no to nie ma co się czarować. Bardzo często to są pracownicy najniższego szczebla, bardzo często są to pracownicy, którzy nie mają pojęcia o wielu rzeczach, są mało ogarnięci. Tu już nie chodzi o sam język, bo ci, którzy chcą, to się starają i uczą, natomiast bardzo często też jest właśnie ten brak niechęci z ich strony do uczenia się i jakiegoś rozwijania i no, nie wykazują inicjatywy, ale to jest zamknięte koło, bo z jednej strony oni, można tak powiedzieć, że oni nie chcą, ale z drugiej strony to my, ludzie będący tutaj jak gdyby szefami, tak, bo my Polacy zatrudniamy, ewentualnie Niemcy najczęściej, czy Francuzi w tych swoich marketach zatrudniamy tak zwaną właśnie Ukrainę i tak będę się zwracać, tak będę mówić Ukraina, bo niestety tak popularnie nazywamy tych wschodnich pracowników. Więc co, no... Też nie wykazujemy jakiejś takiej chęci zrozumienia odnośnie właśnie tych do ich zachowania. To jest błędne koło, ale z drugiej strony, no kurczę, no
bardzo często ci ludzie zarabiają minimalną jakąś tam stawkę. Agencje dodatkowo odcinają naprawdę za głupie rzeczy, potrafią odcinać niezłe kupony, gdzie nie powinni pobierać pieniędzy albo powinni należycie rozliczać, a sam zresztą za granicą w Niemczech i w Holandii przerabiałem agencje, gdzie tak naprawdę żerowały na takich pracownikach agencyjnych. To jest poniekąd zabezpieczenie, żeby taki pracownik jakiś Wasylii nie przyszedł, nie wziął umowy o pracy i później nie składał przez pół roku czy rok Elki, że on jest chory i żeby nie brał po prostu pensji. Ja to poniekąd rozumiem, ale no to no nie mam, w sensie nie mówię nie. Ci pracownicy są potrzebni, ponieważ nasi pracownicy, czyli Polacy, tak naprawdę bardzo często mają w dupie pracowanie albo totalnie zachowują się podobnie, mają również zlewczy stosunek do pracy i obowiązków, zero zaangażowania, więc jeżeli my Polacy nie potrafimy pracować dla siebie, nie potrafimy zapracować na podatki i wszystko po kolei, to uważam, że taka Ukraina właśnie, jeżeli przyjeżdża do nas, pracuje, czyli pracują na nasze podatki, tak naprawdę na nasze utrzymanie, zostawiają u nas podatki również w postaci kupowania zakupów, to znaczy się teoretycznie, bo praktycznie tak firmy się typu Biedronka czy inne Lidle te podatki transferują do siebie, do Niemiec czy nie wiem, do Francji chyba? Nie chcę w każdym razie wymyślić, no ale rozumiecie. Duże korporacje podatki transferują do siebie, bo takie mają możliwości luki w prawie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, właśnie pracownicy ze wschodu nie dość, że pracują na nas, na nasze podatki, na nasze świadczenia, bo jeżeli ZUS płaci świadczenia, no to jakby skądś musi brać te pieniądze. To się nie bierze znikąd. Płacąc przy kasie również zostawiają u nas podatek, nie u siebie, tylko u nas. Więc cały czas dokładają się nam do biznesu, rozkręcają naszą gospodarkę dzięki temu, że rozkręcają, może dużo, to jest dużo powiedziane, ale bardzo mocno pomagają w rozwijaniu i przynajmniej w jakimś takim utrzymaniu w pewnej pozycji naszego rynku. Więc uważam, że okej, w sensie, no niech przyjeżdżają, niech pracują. Jeżeli my nie potrafimy dbać o siebie sami, no to niech oni przyjadą. Ale z drugiej strony, czy z drugiej kolejnej strony, problem z naszymi pracownikami jest też taki, że jak sobie przejrzycie albo OLX-a popularnego, albo pracuj.pl, no to zobaczycie oferty, gdzie tak naprawdę pracodawca nie ma niczego do zaoferowania nam, Polakom, czyli nam, ludziom będącym tutaj, teoretycznie wyrażając chęć na pracę, to pracodawca nie chce, raczej nie chce, bo to nie jest kwestia potrafi, bo prawo zadbało o to, żeby pracodawca miał możliwość zaoferowania warunków godnych pracy. Mówi o tym i stanowi kodeks pracy, są regulaminy i tak dalej, więc tak naprawdę możliwości są, ale pracodawcom się nie chce. Bo o czym mówię? Przede wszystkim mówię o zatrudnianiu na umowę zlecenie. Uważam, że to jest po prostu okradanie nas, pracowników. Dlaczego? Bardzo prosty przykład z autopsji. Od w zasadzie 17 roku życia pracowałem albo na umowie zlecenie, albo na umowie cywilnoprawnej. To jest jeszcze gorszy level umowy zlecenie. Ci, którzy pracowali w ochronie, to wiedzą. Którzy oczywiście mieli coś tam w głowie, to się dowiedzieli. O co chodzi? Chodzi o to, że w zasadzie składki na ZUS to były, jeżeli się ZUS upomniał, to są. Ubezpieczenie zdrowotnego, w sensie to tylko właśnie ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu można chodzić do lekarza. Natomiast nie ma emerytury, nie ma renty, nie liczy się staż pracy, nie liczy się tak naprawdę nic. A stawka minimalna na ten moment to jest 18,50 brutto, czy jakoś tak. Więc
Sorry, ale 18,50 brutto. Plus brak stażu. Bo brak stażu, czyli brak później po 10 latach, w moim przypadku na ten moment przysługiwałoby mi już 22 czy 24 dni urlopu. Bo 4 lata technikum i policzcie sobie od 17 roku życia, czyli w zasadzie 10 lat z przerwami, bo również za granicą pracowałem, no to no powiedzmy niech będzie nawet 5 lat, przynajmniej 5 lat czy 6 lat od dla równego rachunku, 4 lata technikum, które się wliczają w staż i 5 lat pracy, które dałyby mi na ten moment już wyższy level, jeżeli chodzi o urlop, chociażby. Ja jestem stratny po prostu, chociażby o ten urlop. I pracodawcy wcale się nie starają o to, żeby to polepszyć. Wiele z tych ofert pracy to tak naprawdę są oferty pseudopracy. Pracy tak naprawdę nie ma, bo bardzo często to są prace, gdzie w sensie oferta jest tak rozpisana, że chodzi tylko i wyłącznie o przesłanie im danych. Wielokrotnie do dziś od roku czy dwóch nie zostałem poinformowany o dalszych losach tej rekrutacji, gdzie za granicą standardem jest to, że jeżeli pracodawca cię nie chce, to jeżeli wysyłasz CV-kę, to odsyłają ci CV-kę z informacją, krótką informacją na A4 lub też mailowo, że no dziękuję za złożenie i za kandydaturę, ale no niestety nie pasujesz do profilu. Wiadomo, to jest grzeczne pocałowanie w dupę, no ale sam fakt. Jest to miłe, że przede wszystkim wiesz, co cię czeka, jaką masz sytuację i na czym stoisz. A u nas w Polsce ani pracodawca nie raczy podać nazwy firmy, nie raczy podać stawki obowiązującej chociażby w widełkach, ale stawki obowiązującej na danym stanowisku, nie potrafi zapewnić normalnej umowy o pracę, która uważam, że jest czymś, no to jest tak podstawowe narzędzie zatrudniania ludzi, że to powinno być po prostu w standardzie. Umowa zlecenia jest formą dla firm małych lub większych. Czy tam umowa o dzieło dla freelancerów, tak samo jak i dla firm małych, większych, bo jeżeli się coś robi stale, czyli jest to praca wielokrotnie powtarzana, no to jest zlecenie. A kiedy jest to jednorazowy strzał, jakieś działanie, no to powinno być wtedy właśnie umowa, nie umowa o zlecenie, tylko umowa, cholera, o dzieło, no, się zagalopowałem. Także konkludując, Rafale, nie do końca lubię i nie do końca się dogaduję z pracownikami ze wschodu, jak to ładnie nazywałeś popularnie, niestety czy stety nazywamy tych pracowników Ukrainą. Nie jestem za nimi, szczególnie. Nie pałam do nich miłością absolutną, ale cieszę się, że są ręce, które chcą pracować i że płacą na nasze podatki. Bo dzięki temu jakoś jeszcze nasza gospodarka nie upadła. No i jakoś to się kula po prostu. No. Bądźmy szczerzy, jakoś się to kula. Teraz przewijam czat, zobaczysz, że się coś... No, rozgadałem się, tak. Masz rację, Rafał. Rozgadałem się. Słyszałem, że nie z Indii, tylko... Cholera. Chociaż może z Indii. Kurczę, nie wiem. Jak znajdę, to później zamieszczę pod live'em w opisie gdzieś informacje. Zapytam się jeszcze mojego kochanka, bo on też tam jest jako ktoś, kto w firmie poniekąd jest odpowiedzialny za zatrudnienie i jak gdyby reprezentuje firmy, czyli jest jakby pracodawcą, no to musi znać te wszystkie przepisy i jest biegły w tym temacie, to się go podpytam i się później też upewnię, czy na pewno tak jest. Ponieważ... A, z Filipin. Z Filipin mieliśmy przyjmować pracowników. Tylko z Filipin... Chociaż... No nie wiem. Umówmy się, że na razie nie powiem skąd. Nie będę was potencjalnie wprowadzać w błąd. Po prostu jest szansa, że
będziemy sprowadzać sobie pracowników właśnie z jakiegoś tam oddalonego zakątka naszej Europy i świata. Przy czym jest to utrudnione dla firm z tego względu, że właśnie Ukraińców można zwolnić i zatrudnić z dnia na dzień, bo są zatrudniani przez agencje i tak naprawdę zamawiane ich praca, ich przybycie do pracy jest zamawiane jak kanapki. Po prostu pracodawca w fabryce dzwoni czy tam pisze maila do agencji z dnia na dzień, że potrzebuje tyle i tyle rąk do pracy i to wszystko. Więc no to jest trochę przykre, no ale tak taka jest niestety rzeczywistość. Jeżeli chodzi o właśnie tych, jak mniemam, Filipińczyków, jeżeli dobrze zapamiętałem i nie pomieszałem czegoś, no to sytuacja jest o tyle skomplikowana, ale przynajmniej klarowna, że polska firma, czy ogólnie tutaj będąca na terenie Polski, musi zagwarantować tym pracownikom, w sensie tamtemu rządowi, musi tamtemu krajowi, musi przedstawić jakieś tam dokumenty, że ten i ten człowiek będzie tutaj miał pracę, że on ma zapewnioną, tylko ma przyjechać, będzie mieć zapewnioną pracę, zakwaterowanie i tak dalej, i tak dalej. Chyba zakwaterowanie. W każdym razie chodzi o tą pracę, że na pewno będzie, a nie, że tak jak my Polacy wyjeżdżamy za granicę do takiej Holandii, przyjeżdżamy, bo bardzo często jest tak, że o, super praca, cudownie, zarobki w euro i tak. I później sam się przekonam, jak to wygląda. Przyjeżdżasz do pracy, przyjeżdżacie do pracy, bo ma być, powiem wam dosłownie na przykładzie, miała być praca w sortowaniu śrubek czy innych jakichś tam metalowych elementów. Oczywiście polska agencja wysyłająca tam, na miejsce w Holandii, do tamtejszego oddziału, rzekomo przynajmniej taka była rozmowa. No i co się okazało? Okazało się, że na miejscu oczywiście polscy koordynatorzy są, którzy są wredni, wulgarni i traktują tych naszych Polaków jak bydło, dosłownie, tak się z nami obchodzą, zupełnie jakbyśmy nie mieli żadnych praw, ani jako pracownik, ani jako człowiek. Już nie mówię o warunkach, w których brak, jeżeli chodzi o warunki pracownicze i mieszkalne. W każdym razie, bo tu chcę bardzo krótko, staram się, widzicie to? Ja się staram krótko mówić. W każdym razie co? No, sytuacja wygląda tak, że miała być praca przy sortowaniu właśnie, tak jak są na przykład pralinki czy inne takie taśmowe produkcje, że na taśmie maszyna już wypluwa jakiś element, cokolwiek by to nie było, czy to jest jedzenie, czy właśnie jakaś metalowa część, rzecz. No i my mieliśmy być jako kontrolerzy jakości, czyli mieliśmy wyłapywać po prostu wadliwe te elementy. Taka miała być nasza praca. Bardzo dogodna stawka, pomimo oczywiście, że w Holandii są wysokie stawki podatkowe, bardzo wysokie, te podatki są mega wysokie, szczególnie dla singli. Więc co, no po przeliczeniu wszystkiego i tak było fajnie, naprawdę było kusząca ta cała oferta. No i co, pojechaliśmy, było wszystko fajnie, pięknie. Na miejscu okazało się, że trzeba czekać, aż łaskawie zapiszą nasze nazwiska na liście. Rozumiecie to? Przez 3 dni ani moja, ani kochanka nazwisko nie pojawiło się na liście. Pytamy się oczywiście codziennie o to, gdzie, w ogóle, kiedy. Bo rozumiecie, tak? Sytuację. Przyjeżdżamy, bo jest podobno praca. Już tam jest praca, tam już trzeba pracowników na już. Przyjeżdżamy na miejsce. Od dzień dobry, to byłoby fajnie zacząć. Najpierw to zaczęta była rozmowa o to odpierdolenie nas, że się spóźniliśmy, chociaż się nie spóźniliśmy, bo mieliśmy być przed 16, żeby nas wprowadzono i pokazano fabrykę i tak dalej, a się okazało, że mieliśmy być do 12, tak sobie wymyślili na miejscu polscy koordynatorzy. Polskie agencje tutaj będące u nas w Polsce, pomimo tego, że zapewniały pomoc na każdym etapie i tak dalej,
Jak przyszło co do czego, umyły rączki, no bo oni tak naprawdę tam nie bywają, oni tylko wierzą w to, co przedstawia im niby agencja, ich Polska i tak dalej, i tak dalej. Czyli ostatecznie wyszło tak, że po prostu pracy nie było, ale cali koordynatorzy i te firmy, które, bo tam są takie obozy tych firm, zaoferowały nam, że możemy wobec tego, jeżeli nam się tak bardzo spieszy do pracy i nie chcemy czekać, to oni mają, bo to akurat już nie jest nieaktualne, chociaż było, jest nieaktualne, ale mogą nam zaoferować pracę w śmierdzących, zgniłych warzywach, owocach i kwiatkach. A skoro się nie godzimy na to, no to mamy wypierdalać. I to mówię bardzo delikatnie, ponieważ były kłótnie, nawet byliśmy zastraszeni i tak dalej, tam była dalsza historia, natomiast chodzi o sam fakt, żeby takie rzeczy właśnie się nie pojawiały u nas w Polsce, to właśnie za granicą te kraje, chcąc dbać o swoich ludzi, o swoich rodaków, ichniejszych, no oczekują od nas w Polsce tutaj zaświadczeń, że praca będzie. Co jest najwspanialszą rzeczą? Spotkałeś się kiedyś na randkę z obcokrajowcem? Nie, chyba mi się nie zdarzyło. Nie przypominam sobie. O, cześć Max. We Włoszech pracują często na czarno, Filipińczycy, więc może kradzież pomysłu od Włochów. Wiesz co, ogólnie w wielu krajach tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak brak szarej strefy. Szara strefa jest, była i będzie. U nas w Polsce, pracując na umowie cywilnoprawnej, czyli tak naprawdę bez składek, bez niczego, wszystkie ceregiele i chwyty typu właśnie na umowie cywilnoprawnej, na umowach zlecenie, gdzie umowy są pisane co 3 miesiące, są firmy, które rozpisują ludziom umowy na co tydzień i co tydzień jest nowa umowa. To wszystko są machloje, które mają tylko i wyłącznie maksymalnie objebać nas, pracowników, z kasy, bo pracodawca nie płaci więcej za to, że nie daje urlopu, za to, że nie ma stażu pracy, pracodawca więcej nie dołoży. Dodatkowo opierdala nasz kraj z podatków, które uważam powinny być płacone należycie. Owszem, nie zgadzam się z polityką, jaka jest prowadzona u nas w Polsce, co nie zmienia faktu, że no podatki płacone być muszą, bo jeżeli w końcu się pozbędziemy tych pasożytów, które obecnie żerują na naszych podatkach i sobie żyją jak pączki w maśle z naszych pieniędzy, no to fajnie by było mieć coś w tym skarbcu, żeby prowadzić jakieś dalsze reformy, rozwoje, czy w ogóle wdrożyć jakikolwiek plan rozwoju i ogarnięcia naszego kraju z tego gówna, które mamy i które się nam coraz bardziej wylewa. No. No to się nagadałem. Miałem udostępnić, no ale dobra, już nie. A kit, udostępnię. O, tutaj był. To wam przy okazji pokażę, bo tutaj będę czytać. Bo skomentowałem na grupie. Był taki. Ja jeszcze nie czytałem odpowiedzi, dopiero teraz z wami to przeczytam. Tutaj widzicie taki wpis, że pewna dziewczyna wrzuciła informację, że ma pomysł, że chce prowadzić fajnego bloga i w ogóle, ach, czego ona nie chce, jaką ma energię i power, ale potrzebuje współpracowników, czy ogólnie kogoś do współpracy. Ale oczywiście zaznaczyła, że potrzebuje, żebyśmy my, grupowicze, podrzucili jej pomysły na prowadzenie, pomysły i tematy na prowadzenie tego bloga. Więc napisałem, że post jest mało konkretny. O, wy widzicie. Napisałem, że post jest mało konkretny, bo pisze, że ma pomysły na bloga, lecz prosi innych o te pomysły. No to tak jakby, no kurczę, to jak
No to jest jakoś, no nie po kolei, coś tu jest nie tak. No i napisałem, że w sensie zapytałem się, jak to w końcu jest, to ma te pomysły, czy ich nie ma? Bo chętni do współpracy pewnie się znajdą. Wiadomo, teraz copywriterzy, ja też jak mam możliwość i komuś nie przeszkadza moja orientacja, bo zarówno staram się podejmować współpracę jako wspomnienia geja, jak i jako ja, jako Dawid. Więc co? Więc jeżeli komuś nie przeszkadza moja orientacja, no to staram się oczywiście podbić jako wspomnienie geja, ponieważ to też daje pewien plusik do, jakby to powiedzieć, do ogarnięcia dla ludzi, taki feedback dla nich, że jednak geje też coś potrafią normalnego ogarnąć. I to nie są tylko przegięte ciotki, które po prostu niczego w głowie nie mają, a przynajmniej nic nie reprezentują sobą, ani żeby coś w ogóle nie zapowiada się ich postawa i to jak prezentują swoją osobę i orientację nie zapowiada tego, żeby coś tam jednego w głowie było. I tak jak widzicie, no napisałem, że chętni do współpracy się znajdą, chociaż na ten moment nie widzę tak naprawdę tego, żeby byli ci chętni, no bo oferta czy też post jest nijaki. No i też tutaj przytoczyłem bardzo krótką kwestię, historyjkę, że no ktoś, kto się zna na włosach, raczej nie będzie się zajmować tematami finansowymi. Bo owszem, wiem o tym, że bo są i bardzo często trafiam na takie blogi, to są całe wręcz portale nawet, gdzie copywriterzy, czyli osoby, które zajmują się pisaniem tekstu, piszą o rzeczach, które totalnie nie mają zielonego pojęcia, ale piszą tekst, ponieważ jest zamówienie na jakikolwiek tekst, ważne, że będzie na ten temat jakiś tam i oczywiście jest podana ilość znaków ze spacjami. To jest wyznacznik. Więc później taki copywriter, który totalnie nie wie, o czym pisze, pisze jakiś tekst, leje wodę i tak naprawdę nic z tekstu nie wynika. Tekst jest choć długi, to jest o niczym. No i później właśnie takie rzeczy, takie treści trafiamy ogólnie w sieci. Najgorsze jest to, że te treści są bardzo wysoko w wynikach wyszukiwania, ponieważ są pisane pod tak zwane klucze, pod SEO. Ja sam też piszę często takie, w sensie nie piszę, staram się nie pisać takich tekstów i staram się nie pomagać takim ludziom, ale jeżeli ktoś mi płaci naprawdę fajne pieniądze, no to sorry, w mojej obecnej sytuacji, aha, no to jest ciężki wybór, no wolę jednak napisać głupi tekst, jeżeli oczywiście pod warunkiem, wyłącznie pod warunkiem, że nie muszę się podpisywać pod tym, no to się zgadzam na coś takiego. Żeby napisać tekst głupi jakiś po prostu pod wyszukiwarkę, nawet jeżeli ma być to o niczym. Chociaż staram się dobierać współpracę z tekstami takie, czy ogólnie z pracą w mediach społecznościowych. Takie współprace staram się łapać, które mam pojęcie na ten temat. Piszę bardzo dużo tekstów informatycznych. Zaniedbałem przez to swojego autorskiego i stronę i bloga jednocześnie, gdzie prowadzę o tematyce IT, no bo piszę dla innych. Natomiast co, no uważam, że jeżeli mam wiedzę z dziedziny IT, nie na wszystkim się znam, ale na większości rzeczach tak, jeżeli mam tą wiedzę, no to nie widzę problemu, żeby machnąć tekst konkretny na konkretne zagadnienie, tak? No bo czym innym jest, jeżeli właśnie tekst wyjdzie spod takiej mojej ręki i będzie on wartościowy, niż wyjdzie spod ręki copywritera, który, czy tam copywriterki najczęściej, bo najczęściej piszą to dziewczyny, kobiety, gdzie bardzo często niestety, czy stety, tak naprawdę totalnie widać, jak ktoś ma pojęcie na temat tego, o czym czyta, a nie szuka po prostu informacji, tylko wie, no to po przeczytaniu takiego tekstu, po w zasadzie kilkunastu pierwszych zdaniach już wie, że to jest lanie wody dla znaczków, a nie coś, co jest wartościowego. Teraz widzę odpowiedź, więc czytam sobie ją. Chodzi o to, żeby ludzie dali swoje pomysły na temat. Na ten
interakcja między mną a moimi fanami. Mam jeden kontynk motywem przewodnim. To jest totalnie z dupy. Jeżeli tu akurat sytuacja jest analogiczna do mojej. Ja też właśnie bloga piszę, że bardziej dla siebie, w sensie ogólnie piszę bloga i prowadzę projekt dla siebie, bo dzięki niemu mogę się wyżyć emocjonalnie i odstresować się mogę i tak dalej, i tak dalej. Przynosi mi to ulgę, że wyżygam się do internetu. A z racji tego powtarzałem i wiem, że to już pomału się staje nudne, ale niestety tak jest. Dostaję od was, bo nie dostałem, cały czas dostaję taki feedback, że moje treści jednak wam pomagają, że są wartościowe, że są cenne i tak dalej, więc stwierdziłem, że no kurczę, no będę pisać dla was. I tu właśnie mój projekt jako Wspomnienia Geja, wspomnieniageja.com, blog i oczywiście wszystkie social media są właśnie na bazie tego, o czym ta osoba, bo nie wiem, Mati Konieczka, to nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy to jest facet, no nieważne. W każdym razie ten użytkownik grupy, ten członek grupy napisał, chociaż ona mówiła, że moimi fanami ja mam koronę. No, ten użytkownik nie napisał, czy jest kobietą, czy dziewczyną. Po zdjęciu profilowym mogę wnioskować, że to jest kobieta, ale w dobie fake kont to tak naprawdę nie wiadomo, kto kim jest. W każdym razie sytuacja, którą opisuje tutaj ten użytkownik, jest analogiczna do mojego bloga Wspomnienia Geja. Mianowicie, prowadzę go dla was, w sensie dla siebie, ale dla was, żeby interagować z wami, czyli moimi fanami. Tematy są przeróżne. Również was czasami pytam o tematy, bo mam, nie mam spisanej listy, natomiast bo listy takiej fizycznej nie mam na kartce spisanej z tematami i pomysłami, natomiast mam całą masę pomysłów i tematów, które zrealizuję, ale jeżeli wy macie jakieś pomysły na teksty, no to bardzo chętnie skorzystam z waszych pomysłów. Może nie tyle, że skorzystam, co po prostu zamiast pisać o czymś tam, co bym chciał ja, to wcześniej napiszę o tym, o czym wy chcecie po prostu przeczytać, czy też usłyszeć mój podcast. Więc uważam, że to jest dobry deal, no bo jak gdyby szybciej będziecie w stanie dostać treść, którą chcecie. Bo Wspomnienia Geja tak naprawdę prowadzę, byście się nie zorientowali i byście nie zauważyli, to Wspomnienia Geja prowadzę w taki sposób, że to nie jest pod wyszukiwarkę. Ani moje treści nie są optymalizowane pod wyszukiwarkę. Zawierają całą masę błędów, może nie stylistycznych, ale te wszystkie emotki zamiast trzy kropek, czyli wielokropek, to dwukropek przeze mnie stawiany i tak dalej, i tak dalej. W pisowni jest bardzo kiepsko, nie stosuję słów kluczy. Piszę tak naprawdę to, co chcę i jak chcę. Tematy nie są jakoś chwytliwe do kliknięcia. Mówiłem w kilku podcastach, że na ten moment opublikowałem dwie takie publikacje. Wykonałem dwie publikacje, takie typowo właśnie na kliknięcie, czyli właśnie to, gdzie mówię i piszę o tym, że jestem świeżo po prysznicu, jak i kwestia Grindra, bo byłem wielokrotnie pytany o to, że jak korzystać z tego Grindra na kompie i jak korzystać. I no, za dużo mi czasu zabierało to, żeby każdemu z pytających odpowiadać na to samo pytanie, więc załatwiłem to hurtowo. Przysiadłem raz, nagrałem, zmontowałem, wrzuciłem i kiedy pojawiało się kolejne, czy tam padało takie kolejne pytania o to, podawałem link i tyle. Osoby pytające miały odpowiedź, a ja miałem po prostu zaoszczędzony czas, bo raz coś zrobiłem i to cały czas się dzieje. Bo cały czas jest słuchane i oglądane, bo akurat odnośnie Grindra, no to jest materiał, który jest materiałem wideo. Tam pokazuje normalnie, jest przechwycony ekran i pokazuje, jak to w ogóle działa.
Natomiast podcast o moim byciu po prysznicu nagrałem właśnie pod wyszukiwarkę, można powiedzieć. Nagrałem, stworzyłem pod wyszukiwarkę, ale to było przy okazji, bo tak naprawdę miałem taki zamysł pod prysznicem, że skoro wyszedłem z pod prysznica, już pod prysznicem czułem, że mam ten głos taki, no hej, taki mrrr. No to skoro mam taki fajny głos, bo samemu się, mnie się podobał mój głos, no to mówię, kurczę, no zróbmy coś z tym. No nie pozwólmy się temu marnować. No i nagrałem po prostu. No się okazało, że się przyjęło. Z racji tego, że jest o tematyce okołoseksualnej, jest dość taki kuszący i tekst, i mój podcast. No to się oglądaj, klikaj i wiem, że się będzie klikać. Ludzie są ciekawi takich rzeczy. No i co? No, napisałem coś, co jest mądrego. Opublikowałem, bo to jest i podcast, i wpis. Opublikowałem coś mądrego, coś ciekawego. Coś, co nie jest jak cała reszta internetu i uważam to za jeden z moich wielu sukcesów. I takie treści powinny się pojawiać. W sensie takie, które coś wnoszą po prostu. No, dobra. Czy jeszcze macie jakieś pytania? Bo tutaj przetrwaliśmy przez spory czas, już jest za chwilę 20 i pomału będę kończyć, dlatego że no nie chcę jak gdyby was tutaj długo trzymać. Wiem o tym, że na przykład Kamil będzie zawiedziony znowu, że krótko, że mu się materiał skończył, bo Kamil to jest jedna z nielicznych, ale wielu jednak osób, bo jest kilka takich osób, które moje podcasty wysłuchały w zasadzie tak o, przysiadły i w kilka minut przesłuchały. Co to zamilkło? Aha, muzyka mi się skończyła. No i co? No ja wiem, że to jest dla niektórych za krótko, że po prostu no... takie tam półtorej godziny, ale kurczę, no nie chcę was za długo trzymać, macie też swoje obowiązki, chciałem się z wami spotkać, pogadać z wami, zamiast takiej właśnie publikacji czy podcastu stwierdziłem, że zrobię po prostu live stream i zobaczymy jak to będzie. Nie chcę robić na fejsie live'ów, dlatego że tutaj, w sensie na fejsie. No mówię, no już mi płaczę. Kamilu, no już za niedługo, już niebawem będą kolejne materiały, będziesz mnie słyszeć ze spokojem. Mam nadzieję, że przedstawię ci kolejną, tobie i wszystkim, którzy będą chcieli mnie słuchać i czytać. Mam nadzieję, że przedstawię wam wszystkim coś wartościowego, coś ciekawego i że wniesie to jakąś wartość w wasze życie. Mniej lub bardziej, ale jednak. Wracając oczywiście do tego, o czym mówiłem, mianowicie odnośnie robienia live'ów na fejsie. Nie jestem skory do robienia live'ów na fejsie z tego względu, że no, na fejsie mam wrażenie, że te moje 500 parę ludzi, którzy zostawili follow, tak naprawdę to są albo, nie wiem, przypadkowe osoby, albo coś takiego. Nie umiem tego wyjaśnić, ale no, mam takie wrażenie po prostu. No, pokażę wam coś. O. No dobra, to już sobie odpuszczę. Wejdźmy na mojego fanpage'a. I teraz patrzcie. Jest zgromadzonych 500 osób. W sensie 500 osób, które mają otrzymywać powiadomienia. Wszystkie, mega wszystkie. 561 osób obserwuje, czyli powinno się wyświetlić, ale to różnie bywa z tym, jak to z Facebookiem. I teraz patrzcie. Wrzuciłem tutaj materiał, co prawda dobę temu. Aha, wy nie widzicie, moment, muszę was przesunąć. O.
wrzuciłem dobę temu, tak? Bo tutaj jest, widzicie, wrzuciłem dobę temu, jest tylko 18 odbiorców, że będzie live. Tu jest 13. Wrzuciłem to wczoraj, w sensie dłuższy dzień. Tutaj jest 15 odbiorców, czyli tak naprawdę małej grupie osób się... Tutaj jest 1400 osób, widziało, 112 aktywności, czyli jakieś tam polubienia w grupach, bo udostępniłem to właśnie w grupach, żeby to wam też pokazać, bo no wiele osób jest takich, że na przykład sobie siedzi w grupie, natomiast nie wszyscy są moimi followersami. Więc żeby jak gdyby pokazać tą treść, którą publikuję również tamtym osobom, dbając o to, żeby dotarła ta treść, staram się udostępniać w innych miejscach. Jak zresztą każdy. Natomiast patrzcie na to. Publikuję treści i tutaj nie ma ani... No dobra, komentarze są moje dwa. Tutaj jest liczba odbiorców, nie ma żadnej aktywności. Tak naprawdę, o, tu są dwa lajki. I jest liczba odbiorców 80. Dobra. Natomiast co, no, w zasadzie lajków, bo może same lajki same w sobie nie są dla mnie jakimś szczególnym wyznacznikiem, natomiast chodzi o sam fakt. Jeżeli ja widzę, że są lajki, nawet jeżeli jest brr, czy przykro mi, czy cokolwiek tam innego, nieważne. Jeżeli są lajki lub komentarze, to ja widzę, że ta treść dochodzi. Tu zobaczcie, są komentarze, są lajki, to znaczy, że ta treść, tutaj poprosiłem o to, żeby Przemowi zrobić coś miłego u niego na profilu, żeby wejść i, nie wiem, dać mu jakieś serduszko albo komentarz, albo po prostu złożyć życzenia. No i tak jest w zasadzie w większości przypadków, że no, publikuję coś, ale tak naprawdę nie ma tu żadnego zaangażowania. Bo można powiedzieć, że zaangażowanie zerowe. Dlatego wolę przyjść do was tutaj na Instagram, bo mam wrażenie, że tutaj wy na Instagramie jesteście realnymi osobami, niż w przypadku właśnie takiego mojego face'a, gdzie no mam duże grono, bo na papierze, czy tak naprawdę na ekranie, no to grono odbiorców jest no duże, bo jest to grono odbiorców ponad 500 osób, ale jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę nie wiem, bo nie widzę ani ilości tutaj, o, widzicie, skrawek. Nie widzę, żeby to docierało do kogoś, ani nie widzę tak naprawdę aktywności, więc jak nie widzę aktywności, ani żeby chociażby docierało to do kogoś, no to po co ja mam robić live tylko po to, żeby co, żeby dotrzeć do sztucznych osób, czy ludzi, którzy, nie wiem, zostawili lajka, bo nie wiem co. Bo wiecie, no ogólnie ogarniam algorytmy i teoretycznie rozumiem, o co chodzi, bo rozumiem też, że algorytm ukrywa, bo algorytm jest, Face'a jest tak ustawiony, żebym ja jako twórca, żebym kupował reklamy na Face'ie. Ja bardzo chętnie bym im zapłacił za tę reklamę. Pod warunkiem, że na przykład byłbym firmą, która coś sprzedaje i powiedzmy, że sprzedawałbym, no nie wiem, kubki albo cokolwiek innego i mój jakiś tam 1/10 czy 1/20% wliczając już w koszt kubka, powiedzmy, miałbym ten fundusz, żeby zapłacić za reklamę, bo ta reklama dotarłaby do odbiorców, moich followersów. Bo to właśnie jest cały clue sprawy. Że Facebook ukrywa, realnie ukrywa, również powiadomienia wśród tych tutaj followersów. Więc poniekąd rozumiem, że oni chcą wydoić ludzi z kasy, bo bardzo łatwo idzie przerobić to w kasę realną. Bo to tu teoretycznie się prowadzi biznes na fejsie. Natomiast z drugiej strony, no kurczę, no nie będę płacić za to, żeby... O, cześć Grzegorz. Nie będę płacić Facebookowi za to, żeby reklamować coś, co i tak już poświęciłem czas dla was i zrobiłem to dla was, bo już to zrobiłem. Nie będę płacić za to,
Tylko jakby oczekuję, że skoro jesteście, zostawiliście tego followa, no to chcecie po prostu odbierać moje treści, po to jesteście. Bo wam się podoba lub później się coś nie podoba, to po to komentujecie i po to są komentarze. Właśnie followersi na Instagramie mają możliwość komentowania. Normalnie, jeżeli ktoś nie jest moim followersem, ma wyłączoną możliwość komentowania, bo nie chce na Instagramie mieć komentarzy od ludzi, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani tym, co robię. Ja chcę, żeby moi followersi mieli coś więcej, żeby w ogóle mieli coś właśnie z tego, że zostawiacie mi follow, no to żebyście nie byli tylko pustą statystyką, pustym plus jeden w statystykach. Chcę, żebyście po prostu mieli coś ekstra. Tutaj pisze Adrian. Cześć. Ja nie wchodzę na FB, bo na IG są ciekawsze fotki i kontakt. No ja też wolę Instagrama, jeżeli chodzi o kontakt, bo jest szybszy, jest łatwiejszy, jest mniej reklam, jest mniej, ja to nazywam shit content i shit person, ponieważ na fejsie są sztuczne profile osób, jak i firm i tego jest cała masa, ja naprawdę nie chcę się przez to przegrzebywać, mam dość. Na Instagramie mam was, jest was mniej, bo jest was o połowę ponad mniej, ale uważam, że wolę dotrzeć i rozmawiać z waszą mniejszą grupą, niż robić live'a na fejsie, gdzie tak naprawdę nie wiem, z kim rozmawiam. No bo tak to by wyglądało. Więc tak sobie to wymyśliłem, że będę robić live'y na Instagramie. No. Myślę, że na tym możemy kończyć. Chciałem jeszcze wam powiedzieć milion innych rzeczy, ale to powiem kiedy indziej. Może w następnym live'ie. I tyle. W następnym live'ie albo w innych publikacjach. Tyle ode mnie. Jak zakończy się, bo ja zaraz zakończę transmisję, edytuję oczywiście tytuł, bo teraz myślałem, że mogę, ale niestety tu mogę tylko tytuł dodać. Nie mam opisu, nie mam możliwości dodania opisu, bo jeszcze nie jest to zapisane. To później dodam opis. W opisie dodam te rzeczy, o których rozmawiałem. Mówiłem do was. I dodam to do opisu wszystko. No i później oczywiście przerzucę plik i wrzucę to na YouTube. Także Kamilu, jak będziesz miał ochotę, możesz sobie później zobaczyć na YouTubie albo na, nie wiem, czy na kompie dobrze wygląda i czy dobrze się odtwarza Instagram, to IGTV, słynne, śmieszne. Natomiast będziesz mieć możliwość ewentualnego późniejszego odsłuchania, jeżeli będziesz chciał ją wrócić do tego. Ci, którzy są tylko i wyłącznie moimi subskrybentami na YouTube, bo też tak wiem, że jest, to będą mieć treść, no nie wiem, czy dzisiaj się z tym wyrobię, ale postaram się dziś lub jutro, lub w najbliższych dniach po prostu zostawić wam ten materiał. O. Czy planujesz czat dla swoich wyznawców? Taki pomiędzy nami. To znaczy się tak, w ogóle to no, nie chcę za dużo zdradzać, natomiast będą większe możliwości ogólnie dla osób wspierających, czyli można powiedzieć dla sponsorów. Dlaczego? Dlatego, że jak będę z 230 osobami rozmawiać na czacie grupowym, to po prostu będzie jeden wielki miszmasz. A już za naprawdę niewielkie stawki, bo to będą liczone stawki w złotówkach dosłownie, nie w dziesiątkach złotówek, jak to robią duzi influencerzy, którzy tak naprawdę niczego sensownego nie oferują w większości przypadków. Ja zrobię po prostu na bazie kilku złotych, bo wolę, żeby każdy po prostu mógł się dołożyć, jeżeli ma ochotę. Natomiast nie chcę stanowić jakiegoś obciążenia finansowego, nie chcę być ciężarem, chcę po prostu dać możliwość i też chcę wiedzieć, kto realnie gdzieś tam jest, obserwuje, zagląda do mnie, bo jest zainteresowany.
a już najniższe progi będą w stanie pokazać i będą w stanie mi pomóc zweryfikować właśnie to, czy ktoś przychodzi do mnie, bo nie wiem, ma jakiś śmieszkowaty nastrój i lol, hehe, przyjdę, zobaczę i wyjdę. Czy to są osoby, które realnie gdzieś tam chcą dowiedzieć się czegoś więcej, co robię, co publikuję, co się dzieje i tak dalej. Więc już najmniejsze progi będą w stanie to mi pomóc zweryfikować. I tak, już od najniższych progów będę mieć możliwość udostępnienia, właśnie testuję narzędzia, bo będę udostępniał właśnie wspierającym wyłącznie taką możliwość jak gdyby dostępności do mnie. Bo no niestety, robi się was coraz więcej, mi jest bardzo miło, bo mnie to cieszy, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, policzcie, że jak z każdym miałbym chociażby po 10 minut spędzić, żeby po prostu wymienić kilka zdań dosłownie każdego dnia, to ja zamiast publikować dla tej całej reszty z was, która też chce ode mnie treści, oczekuje ode mnie treści, no to będę tylko siedzieć i pisać do was, do pojedynczych osób. Więc żeby tak nie było, no to po prostu musimy wykonać manewr taki, że osoby wspierające będą miały mnie więcej, będą miały mnie gdzieś tam po prostu prywatnie, natomiast osoby, które nie wspierają, będą miały to, co widzą wszyscy. To będzie oczywiście, ja to jestem w trakcie całego procesu tworzenia progów, opisów, całego know-how, bo ja to wszystko muszę wymyślić po swojemu. Patrzyłem na, nie wiecie, bo patrzyłem na inne, dlatego innych twórców. Po prostu chciałem się może spróbować zawzorować innymi już działającymi rozwiązaniami, ale jak spojrzałem stawki, gdzie ci i to wielcy influencerzy, którzy już z samych reklam spore pieniądze zarabiają, więc nie rozumiem, dlaczego jeszcze od wspierających tyle sobie liczą, bo po 20, 50 i więcej złotych oczekują od swoich wspierających za nic, bo tak naprawdę jedyną atrakcją najczęściej to jest to, że jest wiadomo o danym materiale, wspierający wie o tym, że powiedzmy materiał będzie i o takim temacie to będzie wiedzieć, lub po prostu dostaje link do materiału na YouTubie w ramach tego, że jest osobą wspierającą. To dostaje taki materiał wcześniej, ale jakby no, co to jest za atrakcja? No wiecie, no nie chcę, w sensie chcę, żebyście mnie zrozumieli, no ja chcę realnie, żeby osoby, które wspierają mnie i na przykład zostawią u mnie jakieś tam większe pieniądze niż złotówkę, dwa czy trzy, to żeby te osoby miały coś realnie z tego, że po prostu mnie wspierają. Takie właśnie treści, wcześniej informacja o treściach będzie dostępna już od jednych z niższych progów. Więc jakby no zobaczymy. Na razie jestem w trakcie rozpisywania. Sprawdzałem inne właśnie, innych influencerów, bo niestety jakkolwiek by to nie rozpatrywać, muszę się wzorować, chciałem się wzorować na dużych influencerach, którzy powinni mieć to ładnie rozpisane i z poszanowaniem do swoich ludzi i tak dalej, tych subskrybentów, followersów, ogólnie fanów. Natomiast okazuje się, że no, te progi wspierania to są takie jakoś szczególnie niczego nie dają. Są zbyt wysokie, uważam, bo jeżeli są ludzie, którzy mają kilkaset tysięcy subskrybentów, firmy mniej więcej się tak oglądają, że tyle ile subskrybentów jest, to jest przynajmniej tyle wyświetleń, no to już same pieniądze z tych reklam są, uważam, wystarczającym wynagrodzeniem, a dodatkowo no biorą strasznie wysokie te pieniądze za nic, bo za informację, że będzie materiał za kilka godzin o takiej treści, dostęp do tej treści wcześniej za 20, 30, 40 czy 50 zł, to uważam jest dużo. Szczególnie, że ta treść no nie jest jakoś, no to jest taka lifestyle'owa, czyli
Hejka kochani, wstałam, czy tam wstałem, właśnie umyłem zęby, no i tu sobie jem śniadanko. No sorry, no. Dostęp wcześniej, wcześniejszy dostęp do takiej treści za 30 parę złotych na przykład miesięcznie, czy tygodniowo, no to to jest przesada. Ja też robię czasami takie materiały, niektóre publikacje, szczególnie podcasty, które są dłuższe, gdzie mówię zbiorczo o wielu rzeczach, no ale nie chcę, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi płacił za to, że mówię hejka kochani, bo ja dzisiaj będę mieć ząbki i będę jeść płatki zalewane mlekiem, czy płatki sypane na mleko, bo no i macie to, moi sponsorzy macie, bo wcześniej, bo zapłaciliście gruby hajs. To tak trochę słabo. Wiem, że trzeba się cenić. Ja to rozumiem. Ale to tak no. Dlatego też powiedziałem, że no, te treści, które mają influencerzy, nie, i te progi i tak dalej, no są nieadekwatne i ja dlatego robię swój program wspierania. Chcę, żeby to też było jasne, czytelne dla was, dla osób wspierających i dla osób, które chciałyby mnie wspierać, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Testuję też platformy i różne możliwości dostarczania tego wszystkiego, dlatego też nie mówię od razu w tym momencie o tym wszystkim, bo jest za dużo tego, jeszcze nie jest wszystko przetestowane, więc jakby nie chcę wam dawać info o czymś, czego jeszcze nie ma tak naprawdę, nie? No, także dzięki za dziś, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Już pomału znowu tracę głos, jak słyszycie, już zaczynam piszczeć niskim głosem, ale wygadałem się mega, po prostu już mam dość, już jestem zmęczony od tego gadania. Dziękuję bardzo, dziękuję za waszą aktywność, dziękuję, że byliście u mnie tutaj. Zapraszam na kolejnego live'a, mam nadzieję, że będzie to niedziela, jeszcze to potwierdzę w jakiś dzień i będę informować zarówno na Instagramie, jak i na wszystkich innych social mediach. Będziemy się oczywiście słyszeć tutaj na YouTubie szczególnie. Polecam wam YouTube, bo też właśnie za jakiś czas po prostu da mi możliwość włączenia reklam. Reklamy pozwolą mi zarabiać pieniądze, ustawię reklamy tak, że wam nie będzie to przeszkadzać, a ja będę zarabiać. To będzie też dodatkowy wpis na ten temat, bo chcę, żebyście mieli taką clear informację. Dodatkowo na YouTubie jest lepsza jakość audio niż na fejsie, więc jakby zachęcam was do tego, żeby słuchać moje podcasty na YouTube, no bo wspieracie mnie tym, że oglądacie, że lajkujecie, komentujecie. Później będzie oczywiście opcja z reklamami, tak żeby wam nie przeszkadzało, ale żebym ja też miał z tego grosz, więc to też będzie wsparcie. No i myślę, że jakoś to sobie poukładamy. Bardzo też chciałbym, żebyście mi zgłaszali ewentualne odchyły Google. Jeżeli zobaczycie na moim blogu, że znowu jest jakaś wyskakująca reklama na cały ekran, to możecie nawet zrobić screena i wyślijcie mi to na maila wspomnieniageja@gmail.com. Ten mail jest dołączony do mojego profilu na Instagramie. Możecie sobie tam kliknąć dosłownie i takiego screena bezpośrednio wysłać z tego kliknięcia, bo ja takie screeny będę wysyłać jako dowód tego, że ich algorytm nie działa. Już 4 razy albo więcej wyłączyłem po raz kolejny reklamy, które wyskakiwały i przeszkadzały wam w czytaniu. No i będę po prostu tego pilnować. Ja staram się, robię to, natomiast jestem sam, was jest więcej, więc po prostu pomóżcie. Pomóżcie, sprawdzajcie, testujcie, zapoznajcie się, zapoznawajcie się z moimi treściami, czytajcie mojego bloga w sensie z wyłączonym adblockiem, żeby nie blokował reklam, niech sobie te reklamy są. Jakieś tam grosze będą mi wpadać. To też będzie bardzo duże wsparcie. No i co? Będziemy się słyszeć w podcaście. Będziemy się czytać na blogu.
możliwości wspierania mnie i tak dalej, wszystkie linki macie tutaj w szybkich linkach. Jest taka stronka szybkie linki, w sensie wspomnieniageja.com / szybkie / linki i tutaj macie wszystkie linki. Macie najnowszy wpis, podcast, moje konto na Instagramie, na którym robię teraz live'a, mój Facebook, mój Twitter, moje obie grupy, które stworzyłem dla Was, bo wiele grup LGBT, na których jestem, no są mdłe lub są takie, że po prostu, no nie wiem, ludzie piszą o niczym. A uważam, że nie do tego są grupy i nie tak to powinno działać. Jest też oczywiście możliwość zapisania się do mojego newslettera, dzięki czemu będziecie dostawać więcej powiadomień, czy więcej. Dostałem od Was informacje od tych osób, które są zapisane na mój newsletter, że chcą odbierać częściej takie wiadomości. W sensie te powiadomienia mają być częściej, więc będę je wysyłać częściej. No i też macie możliwości wspierania mnie. Tutaj jest co łaska, to jest taka zbiórka, która jest bez limitu, w sensie możecie wpłacać nawet po osiągnięciu limitu kwoty, która jest ustawiona, możecie dalej wpłacać. Jest PayPal mi, to jest po prostu klikacie sobie, otwiera się Wam PayPal mi. Jest tutaj też na oczywiście co łaska, bo nie chcę Was w żaden sposób obligować do tego, żebyście wpłacili mi, nie wiem, złotówkę, 2, 5, 10, ile wpłacicie, to jest Wasza sprawa. Jeżeli wpłacicie, to super. Macie możliwość wpłacenia 1 grosza, nawet, widzicie, można wysłać. Będę musiał się zalogować, tak? No to nie. W każdym razie macie możliwość wysłania mi nawet grosza. Z tego, co przetestowałem, z polskiego konta, jeżeli będziecie wysyłać tutaj pieniądze, nie pobiera żadnych, PayPal nie pobiera żadnych prowizji, więc nawet grosz powinien do mnie dotrzeć. Jest też oczywiście darowizna, forma oczywiście darowizn jednorazowych i cyklicznych. Możecie tutaj wybrać albo na przykład 3 zł, 15 lub 45, że chcecie wysłać, albo jakąś inną kwotę. Możecie też wybrać, na co Wasza darowizna ma być przeznaczona, bo mam takie cele właśnie. Możecie też ustawić, że będzie to darowizna cykliczna, i na przykład takie 3 zł cykliczne i co miesiąc będzie ona do mnie wpływać. Tu jest oczywiście pobierana prowizja, chyba jakiegoś 3% wychodzi od kwoty 50 zł, bo przy mniejszych kwotach ten procent wychodzi dużo więcej, bo jest początkowa opłata, ale nieważne. Nawet jeżeli wpłacicie te 3 zł tutaj, macie możliwość przekazania wpłaty kartą płatniczą, więc powinno to Wam pomóc. Osoby, które się zapisały do newslettera, dostały ode mnie numer konta bankowego, dzięki któremu możecie wpłacać bezpośrednio do mnie na konto, jeżeli macie taką ochotę i możliwość. I to wszystko. Wszystko już powiedziałem. Macie wszystkie moje miejsca, gdzie możecie do mnie trafić. Wiecie, żeby czytać mojego bloga właśnie z wyłączonym adblockiem, bo to mi bardzo pomaga. Zbierają mi się centy, to znaczy już grosze, bo kiedyś miałem centy. Teraz już mam na polskie konto, więc mam grosze. I co? Jeszcze raz ostatecznie dziękuję za dzisiejszą obecność, za to, że byliście, że pytaliście, że mogłem się wygadać, że miło spędziliśmy czas, mam nadzieję. No ta muzyka tak trochę nie dopisała mi tutaj, ale dzisiaj wybrałem losowo jakąś taką bez praw autorskich. Mam nadzieję, że nie zostanie mi materiał zdjęty na YouTube z tego powodu. No i co? Do usłyszenia, do spisania w następnych materiałach. Pamiętajcie, say no to hate. Ja się z Wami żegnam. Pa!